Zwalniam się i już więcej nie będę pracował jako budowlaniec. Dzień dobry wam wszystkim, słuchajcie, z miseczką z rana was przywitam. Czekam na chłopaków, oni przyjadą we dwójkę, więc przywitam wam się już dzisiaj, teraz w kuchni. Mamy dzisiaj sporo zadań, jak wiecie, jest dzisiaj środa. Nie wiem, czy kupię tą farbę do bramy od razu. Nie kupiłem tych szczotek ogólnie, które potrzebujemy, aby czyścić tą bramę, więc najprawdopodobniej nie zaplanowałem sobie dobrze tego dnia. Będę musiał zajechać do Screwfixa jeszcze z rana, zobaczyć, jakie narzędzia oni tam mają. I widziałem jakąś nową farbę, taką na wszystko dosłownie czarną w brewersie. Nie wiem, czy się nadaje. Jeżeli nie spodoba mi się ta farba, to kupię ją po prostu. Kupię jakiegoś Hammerida chyba najlepiej, bo ta brama nie była w najlepszej kondycji. I tyle, słuchajcie, zobaczymy. Zdecydujemy za 5 minut, jak się tylko mój mózg obudzi. czy malujemy tę bramę, czy zostajemy w środku dzisiaj. To też zależy trochę od pogody. Zobaczymy, co tam nas spotka na miejscu. Także życzę wam miłego dnia i zobaczymy się za chwilę. Podjechali. Jaki pan jest ujebany. Jeszcze nie zaczął roboty, a już jest cały brudny. Co tu się dzieje? Dobra, idę do Screwfixa. Chłopacy zostali. Przestawiamy Romradka później. A ja idę po kawę, bo pani daje za darmo. Good morning. I just came for a coffee. It's okay? And I have a couple of more colleagues with me. No. Just one coffee and I need some tool. Pokażemy, co ja tu kupiłem. Pokaż mi. Także tak, stotecki numer 1. Dwie takie pakiecinki. Nie pamiętam ceny. Ogólnie za wszystko chyba dałem 15 funtów. To nie są drogie elementy. Dwa kolory. Nie wiem, czy one mają jakieś różne wartości i twardości, ale może się okazać, że tak. Tutaj mamy też trzy rodzaje szczotki. Chyba tak. Tu jest różna wartość twardości. Czyli miękka, medium i jakaś twarda pewnie. Tu mamy szczotkę na wkrętarkę, coś takiego, i nie było z tej samej firmy, to wziąłem trochę tańszy set, niestety, ale też może się okazać dobry. To jest chyba medium z tego wynika, nie? Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jeszcze podjedziemy do brewersa, zadam pani niewygodne pytanie, gdzie jest kurwa moja farba? No. Niech się zestresuje z rana, czy ona tam czegoś nie odwaliła? Wcale. Tak, właśnie. I ten. I będziemy mieli update, co się dzieje z naszą. Wiesz, ja kiedyś robiłem bramę, nie? Boty i takie skute, nie? To takie coś tu. Sekund 5 te złote. Ja wiem, że one się właśnie wycierają. Szybko się sypią, nie? Tak, najlepiej na grainera, ale tam nie ma za bardzo też dużo dostępu na tego grainera, nie? My też nie, do metalu jej nie będziemy czyścić, wiesz, Jacuś. Ja rozumiem, tu farbę. Nie, my to nie? Głównie to tam, wiesz, to chodzi o to, żeby się nie rozsypało to zaraz. Tak. Ona też nie jest w jakimś dobrym stanie, ta brama, nie? Tak, no działa. Tylko to się łuszczy. Ja tam trzeba by ją pospawać, nie? A nie pomalować właśnie, się. Właśnie nie wiem, co to kurwa z tym zrobić. No, to tam. To się rdza będzie wylewać, kurwa. Czekaj, to tędy mam jechać. Za tego płota. Mhm. To już nie nasza sprawa jest jakby, nie? My tam tylko mamy ją przemalować. No, ale wiesz, efekt końcowy, o to chodzi. Możemy czarny silikon jeszcze użyć, ale po malowaniu gdzieś tam uzupełnić, wiesz, już jak farba wyschnie, zrobić te dziury. Może. No to jakiś czas by to, kurde, wiesz, no, było. No. Dobra, jedźmy do brewersa, zobaczymy, co nam dzisiaj pani powie. Mam nadzieję, że się nie zwolniła po wczorajszym, bo się okaże, że on po prostu nawaliła takich błędów. Ale sądzisz, że ona już dostała tą farbę? Nie, no ale chociaż powinna znać odpowiedź, kiedy ona będzie. Tak? To szkoda czasu, kurde, tam jechać się. To i tak muszę kupić Hammerida u nich. A. Więc tak czy siak do nich zajedziemy. A że są obok, no to spoko. Let's go. Maćko, on tam. Nie, tylko nie do Maćka, poczekajcie. Znaczy już Maćka z GoSport, taki mechanik.
No nie rób mu reklamy. Nie, reklamy mu właśnie nie chcę robić. Słuchajcie, znacie to miejsce? To ja zaraz znajdę odpowiedź. Słuchajcie, ten dom wariatów nie ma końca, nie? Ja muszę przestać robić zakupy przez tą firmę. Farba, której miałem się spodziewać dopiero po południu i przyjechać po nią jutro, nagle się okazało, że menedżer mówi, ale ona jest na półce. Zresztą farb jest problem, bo Farenbow podobno ma tydzień oczekiwania za farbami, są jakieś jaja przez Brewersa, nie wiem, czy ogólnie tak Farenbow ma problemy, czy tylko Brewers ma kiepski kontakt z nimi. Wybraliśmy farbę jeszcze do bramy, ale ja przyjadę jutro po nią rano. Do jutra też się zastanowię, czy tą farbę tak naprawdę chcę. A też nie ma jej w tej ilości, którą ja potrzebowałem, 5 litrów, tylko 2,5 litra. Więc z tego względu muszą zamówić 2,5 litra. Jak zamówią i przyjedzie podobno dzisiaj, to jutro będę mógł z rana ewentualnie podjechać. Także takie jaja, słuchajcie. Zadzwonili tam do tego depo, te depo powiedziało im, że zrobili zamówienie z farem, bo ale to przynajmniej tydzień albo trochę dłużej, zanim farby dostaną. Nie, no to jest tydzień. No to... Tak nie może tak być. Jakby to z zagranicy szło. Ja, właśnie. Ciekawe, co tu się dzieje. Mi się wydawało, że to jest brytyjska firma, nie? Brewers. Ale jeśli się tym handlują, to muszą być jakimś hurtownie gdzieś. No tak, no przecież. Są jakieś jaja. Wszyscy cały czas zwalają problemy na Brexit ogólnie, nie? No najwygodniej. No najwygodniej. Choć też dużo problemów tak naprawdę to zrobiło, nie? Roboty update'ik. Nie, sprzątaczki nie widzieliśmy, ale widzieliśmy site managera. Słuchajcie, to co? Dzisiaj jest plan taki. Dopóki pogoda jest, mamy jakieś tam narzędzia. Radek zajmie się tą bramą. Położył sobie już tutaj kordeki, ale na razie tu się będzie trochę paprochów z niej sypało, więc musimy się zająć tymi wszystkimi takimi właśnie elementami, które tutaj odchodzą. Ogólnie ktoś chyba pomalował na żywca bramę bez żadnego przygotowania, oczyszczenia, więc to jest później efekt tego wszystkiego. Więc będzie musiał dzisiaj poświęcić sporo czasu na dopieszczenie tej bramy. Nie będzie wyglądała może jak nowa, ale na pewno będzie wyglądała dużo lepiej niż wygląda teraz. Także tu mamy dwa skrzydła naprawdę w kiepskim stanie, słuchajcie. To przez to, że po prostu nikt nie przyłożył wagi do tego, jak maluje, jak to robi, nie? Tu mamy trochę rdzy, ale to też już nie pomożemy z tym tak naprawdę. Zrobimy, co będziemy mogli. Jeżeli ta farba, którą kupiliśmy, się nadaje na rdze, to będę musiał właśnie sprawdzić ewentualnie. Ale też tej bramy naprawiać my nie mamy, tylko mamy ją przemalować. Więc najpierw pozbędziemy się tego wszystkiego, a jutro będziemy ją po prostu cykać, chyba że będzie trzeba jeszcze ją tam coś dopieścić jutro, ale dzisiaj na pewno cały dzień to jest brama, 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 brama i brama. Co do roboty w środku, jak wiecie, farba z farem, bo mamy z nią problem, więc muszę zaraz wejść na stronę i zobaczyć, czy da się ją zamówić po prostu bezpośrednio i olać te zamówienie z Brewersa i oddadzą pieniądze. My mamy tu praktycznie wszystko przykryte do malowania sufitu, więc za chwilę sobie wpadamy na sufit i jedziemy z tym. Później będziemy albo malować ścianę, to też trzeba jeszcze podocierać tą filę, która tutaj była wszędzie robiona, albo będziemy oklejać, zobaczymy, to wszystko się okaże w praniu. Mamy co robić, jedziemy z tym. Let's go! Jest kilka nowinek, bo to musicie to usłyszeć. Zwalniam się i już więcej nie będę pracował jako budowlaniec. Od tej pory możecie nazywać mnie, nie wiem, księciem, rapałem. Przejmuję tą chatę, podoba mi się. Pieniądze tutaj są, samochody mają. Nie, i koniec. Nie będę tutaj robił tego. Niech ktoś robi, niech robią ludzie, nie? Jak ja jestem księciem teraz,
Tak jak ludzie robią, słuchajcie. Tak, tak poważnie. To zacznę może od tematu z farbą, z farmboa. Okazuje się, że ogólnie to nie ma problemu farmboł z farbą. Farbę mają, tylko nie mają dostawców. Deficyt jest z usługami transportowymi w tym kraju i to straszny, straszny. Więc wszyscy są afektowani nie przez Brexit, tylko przez to, że brakuje rąk do pracy. Ludzi, którzy chcą jeździć samochodami, vanami za te ich psie grosze i rozwozić materiału. Może zaczną płacić więcej, może ściągną Afganistańczyków teraz, bo słyszałem, może oni pójdą na kierowców. Nie wiem. Ale przez to, że jest problem z transportem, my mamy problem z dostawą. Więc Brewers 5 dni lub więcej kazał mi czekać na farbę. Ja zdenerwowany dzisiaj rano zatelefonowałem do Farmbow i okazuje się, że tam nie ma problemu z farbą. Że farbę mają. W 15 minut zrobili mi farbę, tylko że ona jest w Bournemouth. Ogólnie z Gosport, tam gdzie ja mieszkam, to jest koło godziny jazdy. Nie ma z tym problemu. Do 5.30 ten sklep jest tam otwarty, bo to jest sklep przy samej fabryce. Dlatego mogą tą farbę zrobić szybko, na momencie. Mogłem zapłacić na miejscu lub zapłaciłem teraz, więc ta farba już na mnie będzie czekała, więc tylko tam wpadnę, odbiorę, do widzenia i pojadę. Chciałbym uniknąć jazdy samemu, więc może znajdę jakiegoś kierowcę z Bournemouth, który podjedzie po prostu tam na miejsce, odbierze farby zapłacone i przywiezie mi do Gosport. Jak ja dzisiaj przyjadę do domu, no to te farby już by na mnie czekały i to była fajna opcja. Wtedy ja nie musiałbym zakurzać tam na miejsce. Co prawda dopłacę komuś za transport, ale wiecie, ten cały koszt czekania kilku dni za farbą przez Brewersa albo sama jazda moja, też benzyna, czas. To w sumie, wiecie, mogę też poświęcić dodatkowe koszta i zapłacić komuś. Więc poszukam teraz kierowcy, niech jedzie po tą farbę, jeżeli się uda, a jeżeli nie, no to będę musiał jechać sam. Ostatecznie też mogę, nie jest daleko. Ale wracając jeszcze do tej chaty tutaj, nie? Bardzo drogi dom. I do tego wszystkiego dzisiaj przyjechał pan mechanik, słuchajcie. Wziął samochód z garażu, który się okazuje, że jest tutaj. Ja nie wiedziałem, że tu jest nawet garaż. Przyjechał wyciągnąć śrubkę z koła. Wiecie, nie mógł tego tu na miejscu zrobić, bo musi jechać z tym na lewarek i na maszynę, która później nałoży z powrotem oponę nową. A z garażu wyjechał samochód o nazwie Bentley. Najnowszy egzemplarz, jaki tylko jest. Ostatni z Bentleyów, które zostały produkowane jeszcze przed COVID-em. Jeżdżony ostatni raz był 1,5 roku temu. Cały zakurzony, nieużywany, piękny, nowy, cudowny, pachnący, w środku V12. A nie jeżdżą, no bo mają Astona i tam coś jeszcze. Sprzątaczka powiedziała, że najlepsze to odjechało na wakacje. Dlatego został tylko Bentley, słuchajcie. Radku. Słucham cię. Zwalniam się. Dobrze. Oddaj mi piłkę. Wszystkie numery. Dobra. W pierwszym momencie trzeba podziękować Mirkowi, tak? Z Portsmouth, bo Mirek uratował dupę już nie jednemu tutaj. Przynajmniej z tych wszystkich, których znam. A ci, co wiedzą, to wiedzą. Też pomógł moim teściom się dostać na lotnisko. Bo ogólnie jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo złota, taka wiecie, pomocna dłoń. Więc i tym razem też nam pomoże. Więc pojedzie jutro rano do Bournemouth i przywiezie nam tą farbę. A że ja wyjeżdżam jutro później z Faram, bo mam tam spotkanie rano, spotkamy się pewnie po drodze, kiedy on będzie już wracał i tą farbę od niego odbiorę, więc jak przyjadę tu już rano, to ta farba będzie. Obczajacie? Wszystko zależy od tego, czy człowiekowi się chce coś zrobić. Raz, że Mirek, dwa, że ja wykonałem masę telefonów, dowiedziałem się co, gdzie, jak, sprawdziłem informacje, dostałem się bezpośrednio już później do tego sklepu w Bournemouth, przy tej fabryce Farmbow i okazuje się, że farba może być za 15 minut. Tylko problem był innej wagi. Jak to dowieść? Kto to ma dowieść? No bo ta pani w sklepie przecież nie pojedzie po nią, nie? Zrozumiałe. Ale jest ogromny deficyt, słuchajcie. Jest ogromny deficyt w tym kraju z usługami transportowymi. Tyle w temacie. A ja wreszcie mogę zacząć się za robotę. Bo na razie moja robota to była
ofisowa, ale też bardzo ważna. Let's go. Gdzie on jest? Good? It's all fakes? Can I drive back home? Good. What are your plans this afternoon? To jest moja bryka. Nie wiem, czy koła są ok, ale V12, o to mi chodziło, nie? Tak pięknie wygląda z przodu, słuchajcie, niejeżdżone praktycznie lampki diamentowe, nie wiem, co tu jest w środku, ale to jest po prostu niesamowite auto. On je chyba zamknął, więc nie będę wchodził do środka. Miał mi pokazać silnik, ale jest teraz zajęty. Coś mi stanęło w gardle. Jeszcze otwarcie puszki z fanem, bo oczywiście my ją sobie jeszcze przemieszamy. Kolor jest taki kremowy, to nie jest taka biel. Mamy wałki, mamy pędzle. Będziemy używać trójeczki. Pędza Pardiego. Chyba lepszego nie ma tutaj na tym rynku angielskim. Jeden mamy wałek taki, drugi trochę mniejszy, ale wszystko włochate, aby ładnie tą strukturę pokryć i nie namachać się. Także zobaczymy za chwilę, jak się będzie zmieniał sufit. Let's go. A co tu się stanęło? Czemu tak dmuchacie w kamerę, później paruje? Musicie odejść od monitorów, słuchajcie. Bezpieczeństwo podstawa, czyli dystans. Rozumiecie? Już przez rok mieliśmy tyle czasu. Trzymajcie dystans. Metr, dwa metry, nie wiem. Nie? Kto ma większy telewizor, większy dystans. Dobra, słuchajcie. Także co? Z takich update'ów udało się tam w większości Jackowi okleić wszystkie okienka, bo ja to, wiecie, czas spędziłem więcej na telefonie załatwić te sprawy, ale udało się. Także to jest najważniejsze. Mamy farbę ogarniętą, przyjeżdżę jutro. Kierowca fajny, Mirek Sportsmów, wszystko nam pomoże, także przywiezie nam farbę. Poza tym co? Strzeliliśmy sobie na koniec trochę akord z Jackiem. Sprawdziliśmy przy okazji, jak ta farba się zachowuje. Także mamy już pierwsze dotknięcie. Farby zostało trochę tak jakby 1/3 bardziej. A mamy tą część tutaj już strzeloną. Powiem wam, połowa sufitu. Z jednej puchy praktycznie i zostało jeszcze, nie? Także jeszcze to mokre, tam jeszcze mokre, ale biel jest niesamowita. Piękna farba, pięknie kryje. Pierwszy kołd. Nie wiem, czy tak nie zostanie, powiem szczerze. Może będzie trzeba tam poprawić niektóre miejsca, ale to jutro zobaczymy. Jeżeli będziemy mieli czas, to i strzelimy drugiego kołda, bo w miarę szybko to poszło, powiem wam. We dwóch tak się wydawało nam, że belka, obcinek, ale udało się. To jest najważniejsze. Także mamy to za sobą. Brama już w połowie też jest przygotowane. Całe skrzydło Radek przeszlifował. Muszę się schylać, jak stąd wychodzę, ziomy. Także mamy ją dotartą. Jutro jeszcze wpadnie na papier, ale pierwsze co, to skrzydło, a dopiero wtedy papier, nie? I będziemy zaczynać ją sobie malować, czyli jutro jest czwartek. W piątek będziemy ją zaczynać malować, z tego by wynikało. Samochód zaparkowałem tutaj, bo go zostawiam. Przesiadam się na tamtą furę, wiecie, o co chodzi. Nie pozwoli mi, wiecie? Nie chcą mi dać tego samochodu, nie wiem. Nie ufają mi chyba. Zaparkowali go nawet w innym garażu, słuchajcie. Od momentu, jak zacząłem się nim interesować. Ale obiecał mi ten kierowca, że mi pokaże silnik. A będziecie też tego świadkami, bo na pewno będę z GoPro przy sobie i na 100% nagram. Poza tym co, żegnam się z wami, my się śpieszymy, zamykamy ten bałagan i lecimy do domu, a ja jeszcze na wycenę. Cześć, hej.